biografii twojej specjalnie o żużlu niewiele mówiono. Wiesz co, mnie właśnie ojciec zabierał na żużel. To był początek lat 90., kiedy motor znalazł się w ekstraklasie. I przez parę lat rzeczywiście byliśmy wysoko i te zawody były takie wow. Hans Nielsen u nas nie jeździł, Lee Adams, mieliśmy Marka Kempę, Dariusza Stenkę, także taki no, fantastyczny zupełnie skład. No a teraz jakby jest powrót do tamtych czasów, bo motor jest znowu na szczycie, ale ja nie mam czasu chodzić na żużel, a chodziłbym z przyjemnością. Ale tak jak mówiłeś, tata zabierał i nasiąknąłeś tym, tak jak nasiąknąłeś wspaniałą muzyką. Tak, z pewnością tak, ale muzyką bardziej jednak. Tak, jakoś powiem szczerze, że motocyklem to bym się bał jeździć w ogóle, już nie mówiąc o tym, że na torze, ale w ogóle po ulicy. Ale rzeczywiście ten żużel jakoś tak jest mocno związany z Lublinem. No i pamiętam te zawody sprzed ponad 30 lat. Pamiętam, że prawie 20 lat temu, bo chyba w 2003 roku przyznała ci gitara i bas taki tytuł nadziei. Co z tej nadziei, jak to się mówi, teraz zostało? Bo w twojej piosence jest teraz dużo nadziei i takiego tekstu, który mówi o tym, że nadzieja w cudzysłowie nie umiera i przyjdzie lepszy czas. No tak, dokładnie. No to zrecenzowałeś piosenkę całkiem dobrze. Piosenka ma oczywiście pozytywne przesłanie i to bym chciał przede wszystkim przekazać. A Nagroda Nadziei rzeczywiście taka była, no, już prawie 20 lat temu i odebraliśmy tą nagrodę od pana Franciszka Walickiego, co było nobilitujące bardzo. Także super i mam nadzieję, że ta nadzieja jakoś została przez te lata spełniona. O. W twoim wypadku ta najtrudniejsza droga to, jak to mówię, oderwanie się od pewnych korzeni i znalezienie tego swojego miejsca. I trochę tych metamorfoz, Wojtku, w ciągu tych 20, czy prawie, biorąc pod uwagę początek, w ogóle to lat 30 lat grania nastąpiło, prawda? Gdzie jesteś teraz na tej muzycznej drodze? Znaczy, ja nie wiem za bardzo od czego zacząć. No wiadomo, najważniejsze, co w moim muzycznym życiu się wydarzyło do tej pory, to jest zespół Bracia. Graliśmy 20 lat, 21 prawie, więc to była bardzo piękna przygoda, no taka przygoda, która trwała pół życia muzyczna. Odnieśliśmy sukces, to było fantastyczne, to był świetny zespół, ale teraz jest czas na to, żebyśmy poszli jakoś innymi ścieżkami, więc nagrałem swoją płytę, oczywiście z ogromną pomocą moich kolegów muzyków. No i realizujemy się teraz na trochę innych polach. Muzycznie nie wiem, czy daleko odeszliśmy od tego, bo to są w dalszym ciągu dosyć tradycyjne, rockowo-popowe piosenki, bo to jest taka muzyka, którą lubimy, której lubimy słuchać na co dzień i w tym nie ma nic dziwnego. Ale rzeczywiście też w ostatnich czasach nagrałem płytę bluesowo-rockową z zespołem Teksasy, bardzo piękną. Nagrałem płytę hard-rockową po angielsku z zespołem Kruk. No i biorę również udział w bardzo różnych ciekawych projektach, takich jak Polish Metal Alliance na przykład, więc mam co robić. Jestem zadowolony, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. No to słuchaj, zaczęliśmy od wspólnych inspiracji żużlowych, opolsko-lubelskich, natomiast tą drugą inspiracją od dziecka byłeś targany na Festiwal Opolski, zapewne, więc to jest to miejsce targany. Też dla ciebie jakie? Targany nie byłem, nie, ale rzeczywiście kilka razy, zanim zaczęliśmy z Piotrkiem grać w zespole, byłem tutaj kilka razy na festiwalu. No miejsce jest absolutnie kultowe, to jest już 59, że mamy już teraz będziemy mieli 60 lat tego festiwalu. Miło jest się tutaj pokazać na tej scenie. Dla mnie to jest o tyle ważne w tym roku, że to jest moja pierwsza solowa płyta, więc wychodzę z zupełnie świeżym materiałem muzycznym i fajnie jest się tutaj zaprezentować. To wszystkiego dobrego, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.